Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy Vampire The Masquerade Bloodlines. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zadaniem na odzyskanie krwi wilkołaka, która wpadła w rączki ludzi i prawdopodobnie czekają analiza w laboratorium szpitalnym. Naszym zadaniem będzie ją odzyskać. I jak myślicie, ile może być dróg wiodących do szpitala w RPG-u? Jedna, prawda? Prawda? Nie, właśnie, że nie. Dróg do celu powinno być wiele. Dobre RPG-i właśnie tak robią. I pozwalają... hello. I pozwalają... ej, nice. To mi się podoba. Na dotarcie do miejsca docelowego wieloma różnymi ścieżkami. Tym razem na przykład pójdziemy sobie prawdopodobnie przez bank krwi. Mam troszkę, powiedziałbym brzydko, chujową sytuację, bo słońce świeci mi po oczach, a ta gra generalnie toczy się zawsze w nocy. Więc nie czuję się aktualnie komfortowo grając. Przepraszam za pewien nieogar, jaki może mnie tutaj czekać. Tam jest recepcja, którą widzieliśmy wcześniej. Możemy to oczywiście otworzyć, możemy iść na górę. Ale my pójdziemy sobie tutaj na dół i sprawdzimy dokładnie, co takiego znajduje się w tym miejscu. A tutaj znajduje się pewien ciekawy sklepik. To jest, oczywiście nie możemy chyba wejść, bo jest zamek na poziomie którym? No, poziom trudności 9. Maksymalnie możemy zrobić 5. Dużo mi brakuje. Nigdy mi się tak naprawdę nie udało tam włamać. I jestem ciekaw, co tam jest. Poza oczywiście tym kolesiem. No i kilkoma może fantami, ale w sumie może spróbujemy. Dobra, pogadajmy z nim. You next up for the needle? Hmm? Your donation could save a life, you know. Oh, but isn't it a little late for altruism? I don't think you're here to give blood at all. I don't buy it, Jack. I bet you're here to take blood. Am I right? Mamy kolesia zorientowanego w sytuacji. Nie wiem, o czym mówisz, a masz jakąś? Right down to business. None of this pretend I don't drink blood shit. Very refreshing to find a decisive customer. I respect that. So, what'll it be? Czasem różne podejścia należy przedstawiać w określonych sytuacjach w tej grze. Za ile? If you have to ask. Pokaż, co tam masz. Tutaj jest do kupienia krew. Paczka z krwią kosztuje $99, a paczka z błękitnej krwi jest jedna z najszlachetniejszych ludzkich osobników. Jej wypicie przywraca punkty krwi. Kosztuje aż $200. Jest to bardzo, bardzo drogie. Aktualnie mamy 240. Wolałbym tego nie wydawać. Z tego radzę korzystać tylko w momencie, gdy na przykład gracie jako Nosferatu i potrzebujecie trochę trzymać w ekwipunku jej, bo jednak szczury nie dają aż tak dużo tej krwi. Lub jeżeli po prostu macie naprawdę dużo pieniędzy i nie chcecie, i chcecie jakoś grać flafowo w stylu, że stawiacie sobie za cel, że nie zabijacie ludzi albo nie pijecie tej krwi z ludzi. Zobaczmy, czy to możemy otworzyć. Poziom trudności zamka. Sukces, świetnie. Tylko teraz ja bym chciał się właśnie tutaj skitrać. Aha. Tu musimy... nie jestem właśnie pewien, ale wiecie co? Będę miał pod ręką rozkaz, by zminimalizować szanse na ewentualne spotkanie kogoś, a jeżeli tak się stanie, to go po prostu wychlejemy. Krótko mówiąc. Nic nie widzę. Szukam też jakichś ciekawych fantów, które można by pozbierać. Mamy tutaj komputer. Czy z jego pomocą możemy uzyskać jakieś informacji? Dostępne menu chłodnie. Hakowanie. Ambrosia, dobra. Dostępne komendy. Hasło? Co to jest za komenda? Błąd przy wyszukiwaniu danych. Proszę o kontakt z administratorem. Główny. Bank krwi. Chłodnie jeszcze raz. Temperatura. Chłodnie minus 10, 12, minus 2. To nas
To nas tak naprawdę nie urządza. Dobra. Nie znajdziemy tu nic ciekawego. Bank krwi w Santa Monica. W takim razie zobaczmy. Z tej strony się nie da wejść. Tu jest pralnia. I tu jest chyba to, co nas interesuje. Dobra, ale jeszcze tam nie chcę iść. Na razie chciałem zobaczyć, co jest w okolicy. Ponieważ tu jest w ogóle wyjście, może to jest kolejne wejście do budynku. O Jezus Maria, przepraszam Was najmocniej. A to, co nas najbardziej interesuje, to właśnie odzyskanie krwi, która prawdopodobnie będzie znajdować się w chłodni. Jak widzicie, jest też czytnik, który będziemy potrzebować dopiero później. Albo teraz, nie wiem, na razie muszę zobaczyć. Poszukać tej krwi, która może się gdzieś tutaj znajdować, ale nie musi. Ja już nie pamiętam tej gry dobrze, ja w nią grałem może w 2003 roku. Tak naprawdę trochę ją sobie odświeżałem, przeszedłem jakby pierwszy akt. W tym momencie, gdy nagrywałem pokazówkę. W razie może jeszcze... No właśnie. Na pewno nie narobiłem hałasu. Schowaj. Pytanie, gdzie jesteśmy? Save all. Kostnica, tak? Kostnica prawdopodobnie nie jest miejscem, w którym chciałbym się teraz znaleźć. Ale... przy okazji... nie. Nic ciekawego. Nie chciałem też wpaść na jakichś strażników ewentualnych, więc może jednak będę się poruszać po kółkach. Boże drogi, z tymi kolizjami na Half-Life'ie zawsze były problemy i widzę, że ten silnik ma to chyba rodzinnie. Kostnica KMSM, nieboszczyki. Nie, to jeszcze na pewno nie tutaj. Więc w takim razie musimy inaczej chyba rozwikłać tą krew. Problem z krwią. Zobaczmy sobie, dokąd to prowadzi. Aha, tutaj się po prostu znajduje. A to jest inne wyjście zupełnie, tam możemy na trzecie piętro chyba wejść. Bo do tego było oddzielne wejście, ale jak widzicie jest mnóstwo miejsc i nawet w podstawowej lokacji jak szpital można się zgubić. Dobra. Wydaje mi się, że tędy powinniśmy się dostać. Błędne hasło. No to nie uspokaja mnie za bardzo. Zobaczmy jeszcze spis misji. Naprawdę niewiele mi to mówi. Bardzo możliwe, że będę musiał się tutaj jakoś dostać. Dobra, na razie jeszcze poszukamy. Przecież chciałbym poszukać jeszcze raz te chłodnie. Bardzo możliwe, że to właśnie krew wilkołaka jest tam za tym czytnikiem. Czy przejściem na kody. A to było chyba związane też z innym zadaniem. Ewentualnie możemy też poszukać tego na najwyższym piętrze. Tutaj się nie da wejść. Jest kolejne wyjście. Bank krwi, chłodnie, pomoc. Zobaczmy. A, to nie. Dobra, sprawdzimy sobie w takim razie jeszcze górę. Nie tędy. Też nie tędy. Tędy. Tylko nie chciałbym zostać wykryty, naprawdę. Teraz skitrajmy się. I czy jest tu coś ciekawego? Na razie nie. O! Coś tu było.
Kluczyk. Świetnie. Otrzymano przedmiot klucz do biura Malcolma. W ten sposób mogliśmy też to rozstrzygnąć. Tu już chyba są strażnicy, więc będzie trzeba uważać. A, na tym poziomie jesteśmy, doktor Malcolm. To też nas w takim razie nas nie interesuje. Wejdźmy stąd na razie. Troszeczkę mi to zajmie rozgryzienie, zanim trafię tak naprawdę na właściwe tory. Więc wybaczcie, jeżeli troszkę się poddenerwujecie tym, że nie mogę czegoś znaleźć. Aktualnie to nas nie interesuje. Na pewno nie chłodnie nas to może? Winda? Nie. Też nie. To jest wejście do tutaj. Do kostnicy. Musi być gdzieś tutaj wejście. Trzeba dokładnie wszystko sprawdzić. To jest do wyjścia. To wygląda tak, jakby tutaj coś było. Chciałbym się bardzo dostać na najwyższe piętro, gdzie chodzą strażnicy, tylko nie pamiętam układu pomieszczeń. I za chwilkę was szlak pewnie trafi, z tym, że ja niemieccy nie mogę trafić. Zobaczmy, może tędy będzie jednak wejście. Okej, idziemy. O, właśnie, tędy jest wejście. Dobra, więc save all. Może ta krew wilkołaka będzie na górze. Pięknie. I tu już na bank są strażnicy. Nadwrażliwość krwawe, leczenie krwawa aura. Znowu rozkaz. Wow! To chyba chciałem zrobić. Dobra, wczytamy grę. Wczytaj. Nie chcę, żeby mnie zauważono. Więc od razu użyję krwawej aury. I będzie możliwość tam dojścia. Niestety strażnicy nie mają tutaj poczucia humoru. Świetnie. Się skitramy. I tak, czy coś jest tutaj ciekawego? Tu jest na przykład wejście, świetnie. Będziemy mogli się poruszać, żeby zostać niewykrytym. Czy coś jest w tym miejscu? Nie. Nie chciałem też robić za dużo hałasu. Tędy. Świetnie. No i zobaczcie, ile już tutaj jest miejsc, których możemy użyć i dojść w różne miejsca. To jest kamera. Krwawa aura nie. Teraz zmienimy sobie na rozkaz. Jestem ciekaw, czy to jest w ogóle dobre miejsce, do którego ja się powinienem udać. Mógłbym zejść tędy. I... zróbmy save'a jeszcze raz. Świetnie. Cudownie. Korzystamy z komputera. Konsola ochrony zdrowia i bezpieczeństwa Centrum Służby Informacji. Drzwi SK, gablota SK. Zobaczmy. Hakowanie. Zresztą dlatego chciałem mieć wysoki poziom hakowania na samym początku. Hasło zaakceptowane. Wchodzimy. Otwarcie. Drzwi otwarte, świetnie. I gablo.sk. Również hakujemy. Pięknie. Otwarty. Otwarcie. Gablota otwarto. Kamera substancji kontrolowanych włączono dla twojego bezpieczeństwa. Dobra, zobaczymy. Jakby co, będziemy się na szybko zabierać. Kurwa. Tam włączyło kamerę. Jak mnie kamera zauważy, to będzie alarm. Dobra.
Zamknij w takim razie. Otworzymy sobie tylko drzwi. I skorzystamy z umiejętności posługiwania się wytrychami, by dostać się dalej. Okay. Wracamy do wentylacji. Co jest? No kurza, pewnie mogę wrócić? Świetnie. Save w takim razie. Nie jestem pewien, ale to chyba może być to miejsce. Co mamy? Pączki? Nie, to pomieszczenie socjalne. Jensen, możesz ze mnie zresetować hasło Malcolma? Chciałem je ustawić na... Na coś. Nie wiem, co to jest. No, to na razie nie będzie potrzebne. Znowu save, ale będę, będę tutaj często save'ować. Na razie jesteśmy na zielono. This area is for hospital staff only. What the fuck? Daj mi swój klucz i zostaw mnie w spokoju. You can let yourself out. Dobra, nie wiem, co się właśnie stało. Jeszcze raz dziękuję. Okej. Okay. Od razu sobie wypijemy cię. Może nie do pełna, ale tak, żeby się przynajmniej uleczyć. Świetnie. Będzie ogłuszony przez dłuższy okres czasu. A tak, tu byliśmy. Spróbujmy wejść tutaj teraz. I tu powinna być krew wilkołaka chyba. Niepowodzenie. No to co? Aura krwi jeszcze raz? No bo zapasy. Możemy też ukraść zapasy w sumie. Dobra, pudełko z lekami. Nie będziemy teraz tego czytać, tylko sobie po prostu buteleczka z na receptę, jeszcze pigułki, świetnie. Trochę zgarnąłem zapasów dzięki temu. Od razu ustawię sobie rozkaz. Kolejne. Tu mamy punkt ochrony. Okay, klucz do pokoju obsługi. Kamera. Chronione hasłem. Myślę, że sobie poradzimy z tym. Kamera 1. Kamera substancji, którą wyłączono. Kamera 2. Koniec. Teoretycznie wyłączyłem kamery chyba. Ja się wyłączycie. Tak, da się. Dobra. Teoretycznie to rozwiązałem, ale w praktyce nie wiem, jak to będzie działać. Poważnie? Nie. Dobra. Tu wyłączyłem tą kamerę, tylko teraz mi tu strażnik gania. Szkoda, że ten komputer jednak... Zdecydowałem się na nieaktywowanie, więc chciałem, żeby już poszedł sobie stąd. Okej, okay, świetnie.
tutaj. Dobra, ty chodzisz w kółko, dobrze wiedzieć. Jeszcze raz tędy. Pięknie. Koniec. Znowu save all. W którą stronę pójdziesz? Moją. Teraz to powinno być otwarte. Tak jest. I mamy fiolkę z krwią wilkołaka. Cudownie. Zapiszmy grę. Otrzymano 2 punkty umiejętności od razu. I się stąd zabieramy. Tu wykonaliśmy wszystko. Świetnie. Do wyjścia. Chętnie bym się czymś posilił, więc prawdopodobnie znajdziemy jakiegoś nieszczęśnika. Musimy teraz odstawić tą krew do skrytki. Gdzieś w naszym, znaczy do naszego mieszkania. Rozkaz, krwawe porażenie, krwawe... aurę krwi sobie ustawię. Serio, chętnie bym się kimś pożywił. Będziemy musieli kogoś znaleźć. Później. Mamy tak krew na poziomie, na połowie. I zostawmy ją zgodnie z poleceniem w skrytce pocztowej. Krew wilkołaka. Krew rzekomo pobrana od wilkołaka. Oddaj. Pięknie. Wyjdź. I na tym powinniśmy zakończyć to zadanie. Zobaczmy jeszcze, jak wyglądają nasze punkty umiejętności. Mamy 11 punktów umiejętności. Świetnie. Ja będę chciał dojść do kradzieży krwi w pierwszej kolejności, więc sobie zainwestuję od razu. I 15 punktów będziemy teraz potrzebować na kolejny poziom. Ale zaakceptuję. I zobaczmy sobie, ustawię sobie jeszcze jedną. Traumatur, krwawe oczyszczenie, krwawe podwrażenie, nadwrażliwość. To sobie na razie wyrzucę. Dam sobie tutaj traumaturgię. Pod piątką będzie krwawa tarcza. Świetnie. No i zobaczmy, czy w mailach jeszcze będziemy coś mieć ciekawego. Nie, to samo. Dobra, koniec. Okej, okay, w takim razie zobaczmy, jakie mamy teraz zadania do wykonania. Krwawa... popralnia. Krew wilkołaka trafiła w twoje ręce, zostawiam w skrzynce na list, aby wysłać krew do Lacroixa. Wybuchowe rozpoczęcie. Rzadka krew. Ej, jest zainteresowany tym, kim są rzadkokrwiści. Wie tylko tyle, że mu powiedziała jego matka Lili. Tuż przed rozejściem się ich dróg zasugerował ci sprawdzenie, czy ona poszła do Surfside Dinner w mieście. Tym się chyba zaczniemy teraz. Karnawał śmierci. Miejsce zbrodni to na Molo stanęło ci przed oczami, ale nie udało ci się dowiedzieć czegokolwiek istotnego o zabójcy. No może poza tym, że zabójstwo było bardzo brutalne, okrutne i bestialskie. Zagadka regenta, to na to nas na razie nie stać. To też jest na razie dla nas za trudne. Weźmiemy sobie tą rzadką krew teraz zrobimy, więc musimy ruszyć do restauracji, która się znajduje niedaleko. Mniej więcej wiem, gdzie to jest. Jeszcze mówię, że ten pierwszy fragment gry pamiętam dość dobrze, bo sobie go niedawno grałem. Później będzie problem. Odkupienie maskarady. O, świetnie. Chyba wykonaliśmy zadanie w takim razie. Całkowicie. To nie jest w tej części chyba miasteczka. Musimy przejść na inną dzielnicę. Pójdziemy tędy na razie. Tak, Beach Access. Na drugą ulicę pójdziemy.
No i postaram się dowiedzieć, kim są ci rzadkokrwiści. To by nas teraz interesowało. A przy okazji... Właśnie. Zobaczmy, czy ktoś cię widzi? Od razu lepiej się czuję, nikt mnie nie widział, że się posiliłem. I tutaj mamy obiady, świetnie. To jest pandemicznie. Okej, tam jest jakiś... Gdzieś tu jest jakiś krzykacz. Okej, mniejsza z tym. Zobaczmy, czy w takim razie Lily będzie gdzieś tutaj. Tu możemy porozmawiać z kimś, z jednym człowiekiem, z barmanką, z kucharzem nie mogę. Ktoś tu jeszcze jest? Lepiej sobie wolę wybadać. I możemy chyba zatelefonować? Nie, nie możemy zatelefonować. Dobra, więc róbmy sidewall. I możemy z tą pogadać. Something I can help you with. Życie byłoby wiele prostsze, gdybyś mógł, przyjacielu. To jak się miewasz? Ej, lubisz Santa Monica? Jedynka. I guess. Wyglądasz na zatroskanego. Wszystko gra? Czekasz na kogoś? Nic nie jesz? I don't see how that's any business of yours. Wybacz, nie chciałem przeszkadzać. Goodbye then. No, pogadajmy z nią. Co podać? Śmietanka jest siadła, czuję to. A tutaj chyba widzę odchody szczurów. Może tak nie będziemy zaczynać? Widziała tu pani kiedyś jakieś blade i trochę dziwne osoby w okolicach późnej nocy? Chyba pani nie obsługuje istot mojego pokroju. Do widzenia. Dwójka. Is that a trick question? To nie jest zagadka. Może... Ktoś próbował pić czyjąś krew? Widziałaś tu takie blade dziewczyny? Słyszałaś kiedyś termin rzadka krew? Widziałaś tu kilka miesięcy temu parę? Surfingowca ze ślicznotką? Może będzie pamiętać, ale... let me think. Oh yeah, about 4 dozen a week. Aha. Okej, widzisz tu jakie takie blade dziewczyny? Pale girls. Like the Fitzsimmons albino. Yeah, she hasn't been in here in ages. O, teraz skojarzyła. Może ktoś próbował pić czyjąś krew? Słyszał jakiś termin rzadka krew? Thin blood. Sounds familiar. Is that one of those tropical diseases? Coś w tym rodzaju. Może ktoś próbował pić czyjąś krew? Spróbuj sobie przypomnieć, gdzie o tym usłyszałaś. I know I've heard that before. Gra aktorska jest po prostu fantastyczna w tej grze. Może ostatnio jakaś dziwna i ładna dziewczyna coś o tym mówiła? Oh, that girl. Nice girl. First decent human being I've seen in here for years. Not like all the junkies and crazies I normally see. Yeah, I remember her. Yeah, weird. She left a tip, but she didn't order a thing. Yeah, she looked so hungry, too. Just sat there all night with a full glass of water in front of her, talking about this and that. She seemed lonely, a little scared, so I let her stay in the booth until we closed. She left some stuff here. You seem to know her. Why don't you give it back to her if you run into her? Mhm. Wielkie dzięki. Jasne, czemu nie? Wielkie dzięki. Z pewnością to zrobię. Doskonale. Otrzymano doświadczenie 1. Odzyskano dobytek Lily. Misja uaktualniona. Zobaczmy, co dostaliśmy tak naprawdę. I dostaliśmy tak. Zdjęcie dziewczyny. Fotografia młodej kobiety. Wiadomość na tle zdjęcia. 3 sierpnia. Santa Monica Lily. Można by to jakoś przybliżyć. Nie, ale wiemy, że ma czerwone włosy. Torebka. Przy okazji. Torebka zostawiona w barze. Coś jeszcze? Co to jest? Pudełko z lekami. To nas nie interesuje. Zegarek. Drewniany kołek. Poręczenie. Jest to paragon za poręczenie. Poręczone było wpisane na jednego Rolfa Tona. Patrick Bale Bones.
Mamy też książkę. Ale czy coś jeszcze? Ta torebka. Zostawiona torebka w barze. Mogę ją otworzyć jakoś? Nie mogę. No dobra, mamy poręczenie. Więc teoretycznie jest tu napisane Kilpatrick, Bail Bonds. To jest coś w rodzaju takiego poręczenia gończego do odzyskiwania określonej rzeczy. Mamy zegarek, który w ogóle bym chciał sprzedać. Więc będę musiał niedługo odwiedzić jakiegoś sprzedawcę. Mamy ten klucz, kółko na klucze. A twoje kółko na klucze zawiera mieszkanie, pokój biura, Malcolma, klucz do pokoju obsługi, klucz Lili. Też mamy klucz Lili. Portfel, to nas więcej nie interesuje. Co my tu mamy jeszcze? Ten przedmiot twoich zdolności już nie poprawi. Dobra. W takim razie wychodzimy stąd. Ja was tutaj pożegnam. Udamy się teraz... Znaleźć mi poręczenie. Udałbym się teraz do biura, w którym można wykryć właśnie osoby. Pamiętacie, dostaliśmy takiego maila, że wykryj, kto ci wisi i tak dalej, i tak dalej. I to jest niedaleko, bo... Smoke shop, pani tutaj. Tutaj też możemy z kimś pogadać. Nie, prawdopodobnie nie w tym miejscu to się znajduje. Z pani winą są tutaj jakieś policjanci łażą. Chyba w tamtej części. Może najpierw tam jeszcze pójdziemy, to może te odcinki będą troszeczkę dłuższe, zobaczymy. Tak, to jest ten krzykacz. I tutaj jest ten koleś. Właśnie, Bail Bonds. Świetnie, i ta wskazówka prowadzi nas do tego miejsca, moi drodzy. Zajrzymy do środka. I zobaczymy, co możemy wywnioskować na podstawie tego świstka papieru, który otrzymaliśmy. Welcome to Kilpatrick 24-hour bail bonds. My name's Arthur Kilpatrick. How can I help you? Zakładasz, że to twój lokal. Jestem tu nowy, mam tylko kilka pytań. Możesz przedstawić... Możesz przestać włazić mi w dupę, grubasku? Proszę. A zakładam, że to twój lokal. Jestem tu nowy, mam tylko kilka pytań. Sure, pal. What is it? Ciekawi mnie twoja firma. Słyszałeś, że w mieście jest morderca? W zasadzie to... Ja już sobie pójdę, do zobaczenia. Słyszałeś, że w mieście jest morderca? Yeah, they're saying there was a murder down by the pier, just like the one the other day down in Long Beach. Just vicious, tore him up. They're saying it's a serial killer. Boisz się trochę? A co na to policja? Well, typically when things like this happen, the cops ratchet up the patrols and start hauling in more suspicious types. Could be good for me. Skoro tak twierdzisz, mam jeszcze kilka pytań, jeśli wolno. I Loronia losuje, muszę zmiatać. Mam jeszcze kilka pytań. Sure, pal, what is it? Ciekawi mnie twoja firma. Bail bonding? What do you want to know? Ty jesteś tu właścicielem? Yep, sure do. I'm a third generation bondsman. Got a few employees, but I handle most every aspect of the business. Nie widzę tutaj żadnych pracowników, Artur. I gotta have a few other bondsmen to keep the place open 24 hours, plus a bounty hunter. I pull the graveyard shift, because that's when all the crazy shit happens in Santa Monica. Santa Monica nie wydaje się dobrym miejscem do mieszkania. Łowca nagród? To dopiero musi być ciekawa robota. You betcha. I used to do some bounty hunting myself back in the day. Takes a solid set of brass balls to make a good bounty hunter, I'll tell you that much. A twój obecny łowca nagród jest porządny? Zrozumiana. Mogę zapytać coś jeszcze? Zapytam jedynkę. Yep, damn good. His name's Carson and he's great at what he does when he wants to do it. I can't seem to find him now though. He's pissing me off, to be honest. I need him to go find someone. Nie możesz znaleźć swojego łowcy nagród? No to go zwolnij. Może ja za niego z... Nie możesz go znaleźć? Well, I don't feel right cutting Carson loose just yet. We go way back. I knew his father too. Tell you what, since I'm stuck here, why don't you go look for him? Just real quick. I'll pay you for your time. Chyba mogę to zrobić, ale muszę się zadowalając, ale musisz się zadowalająco odwdzięczyć. Great, great. I suppose the first place you should look is his apartment in Santa Monica Suites. Apartment 1, I think it is. Maybe you'll find something there to let you know where he's got himself to. Here's a key card that lets you in. Dobra. Odpowiedz mi na pytanie jeszcze zanim pójdę. Sure, pal, what is it?
Dostaliśmy od razu kolejne zadanie. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. W zasadzie to już sobie pójdę. Do zobaczenia. Okej, okay, ale skoro już tutaj jesteśmy, to będę chciał skorzystać z komputera, by sprawdzić właśnie wszystkie materiały gończe. Tak. Masz e-mail nieprzeczytany 1. E-mail mam? Motherfucking great chicken right there. What is this? It's friggin' chicken. This is cat, right? Are you feeding me cat? Try this. Holy fuck. Fuck, that's good. What the fuck is this shit? 9 out of 10 people preferred friggin' chicken over the competition. Why? Because that's some good friggin' chicken. Hasło. I mean, to może jeszcze nie. Chicken. Friggin' chicken, you'll Koniec? Swear it's the best you've ever had. You love the talking baby movie and the talking pig. Zapiszmy grę najpierw, żeby on się nie wkurwił troszeczkę. I jeszcze jedno. Jak się nazywa ten koleś, bo to będzie ważne. Rolf Totena. A New York banker and recent whittler down on his luck. Here's your money, ma'am. Komentarz, nie? I happen to have a glandular problem. That's it. I'm withdrawing all my millions from this bank. Cash? Z. He's an ATM machine with the soul of his dead wife. Totem jest. Obecne komendy. I love you. Ten marketing guys are genius. R to radio mnie irytuje. Poręczenie spisane 22.02.2003. Imigracja, sprawa numer 66321. Kwota poręczenia 15 000 dolarów. Typ poręczenia zastaw. Samochód czerwony. Lighting beard. Rejestracja GU Y. To bym sobie zapisał. W tym razie będzie przydatna informacja i rejestracja. Coin. Rocznik 77, uwagi, wracaj do Niemiec, ziomek, tutaj nie przyjmujemy euro. Dobra. Wpiszmy jeszcze te poręczenia. Hakujmy. Desitron, the dishwashing detergent of the future for cleaner plates and whiter teeth. Last year, Democratic candidate Michael Rubin was sponsored by a utility vehicle. 3 months later, there were 2 separate incidents of a hit and run. Nie chcę wiedzieć, czemu mówią na niego Moody. Is Democratic candidate Michael Rubin saying, "Can you afford to take that chance?" Email. Can your children? Wymagane hasło, jeszcze raz hakowanie. Ten koleś prawdopodobnie nie interesuje się tym, co robimy. Hasło zaakceptowane, freedom. Twój ojciec. Artur, twój ojciec chciał, żebym przekazał ci informację, że ojciec na 33-calowego czyraka. Musisz przyjechać i to zobaczyć, cały syn mama. Dobra, to w zasadzie wszystko, co chciałem uzyskać. Dostaliśmy informację o samochodzie, a jak pamiętacie, mieliśmy parking. Więc logiczne by było teraz powiązać fakty i pójść na parking, poszukać tego samochodu. Więc do zobaczenia, hejpa.